Dzień dobry, niedziela, a my gdzie, mama, idziemy? Do kościółka. Do kościółka, tak, tak jak należy. Idziemy na brwi, właśnie mama się śmieje, że zamiast do kościoła, to w niedzielę na brwi. No ale dzisiaj tak wyszło, mamy kompana, idziemy. Ja człowiek bez brwi, ale możecie zobaczyć, jak wyglądają. Zawsze dziewczyny są ciekawe, mamo, wiesz, jak te brwi po usuwaniu się zachowują. To teraz wszystko widać. Dziewczyny, a ja mam dla was niespodziankę. I to się, mamo, kameruje, więc nie krzycz na mnie. Jedziemy na obiad do Kuraszkowa. Jedziemy? Nie, bo to już... Ale ja mam zarezerwowany stolik. Ja! Ja do domu kiedy miałam jechać? Spoko, mama, dojedziesz do domu, zjemy obiad i pojedziemy. A Olo? A Olo wie, że my jedziemy. Czeka Wiesiu na nas. No. Jest Wiesiu na dusi. Musisz z babcią go zapoznać. A tam jest jego mama tam. Tam jest jego mama? Chcę zrobić piknik. Można. Nawet obiad gdzieś, później jakiś deser. Chcesz się pokazać, czy nie? To tak cię widać w cieniu. No to teraz, mama, powiedz, czy ty polecasz Kuraszków? Polecam bardzo. Co ty jadłaś dobrego? Pakujcie się i jedźcie wszyscy do Kuraszkowa. Jak? Bardzo pyszne jedzenie. A deser? Serniczek. Nie, bo w buzi. A powiedz, co ty jadłaś dobrego? Kaczuszka była najlepsza, jaką jadłam do tej pory. Odczarowana, nie? Kaczka. Kaczuszkę. Tak, kaczka odczarowana, teraz jest w menu. Nie przepadałam, a teraz... Jak najbardziej. Codziennie. Do tego kopytka, sosik grzybowy, no super. Także mama nie była na początku happy, że jedziemy tracić czas, ale jednak wygrało miejsce. Przekonało mamę. I jesteś teraz szczęśliwym, najedzonym człowiekiem. Tak, no tak. I wracamy. Szczególnie z Wiesiem. Tak, Wiesiu był, a ja się tak świecę tu, widzę od tych... A Wiesio tańczył. Wiesio tańczył, szczęśliwy, bo go odwiedziłaś, prawda? No dzisiaj jak zaprosi wszystkich do Kuraszkowa. Zapraszasz też do Kuraszkowa? My to już kilka razy zapraszaliśmy, prawda? Mikołaja i Kubę. Też? Okej. Okay. Dzień dobry, kochani, kolejnego dnia. Ja podjechałam właśnie na paznokietki, tak jak wam mówiłam, niedziela i poniedziałek to są dni mojej przemiany, mojego dbania o siebie, także idę robić paznokcie. Nie wiem, co wybiorę, tak więc dowiecie się, tak jak i ja, po wszystkim. Powiem wam, jestem w szoku, jestem w szoku, że udało mi się dotrzeć na czas, bo musiałam nadrabiać drogi. Niedaleko naszej wsi teraz remontują jedną drogę, która jest znacznie krótsza, no ale niestety, więc troszkę nadrabiałam, wiecie, ale udało się, udało, tak, i jestem na miejscu, tak więc lecę, kochani, i melduję się już po pazurach. Pręciutkie zakupy wspąłem, słuchajcie, chałeczka, pierogi, kopytka, kinder jajka i mój ukochany słonecznik z przyprawami, także takie zakupy obiadowe na prędko. I moi drodzy, paznokietki, proszę bardzo, to jest taki nie biały kolor, nie czysty biały kolor, ale bardzo, bardzo, ale to bardzo delikatny, bladziutki róż, właśnie ta biel jest tym różem przełamana, o tak bym powiedziała. Telefon dzwoni, czekajcie, sprawdzimy, któż to. Wiecie co, odebrałam ten telefon i jakoś tak rozmawiałam,
zgasiłam kamerę, zabrałam ją i ja totalnie zapomniałam, że ja do was mówiłam. Jeju, mam taki dzisiaj szalony dzień. Naprawdę, kochani, tego nie widać, bo ja odzywam się do was w takich spokojnych momentach, ale od rana jest u mnie Armagedon. Jestem w niedoczasie cały czas. Jestem po prostu, wiecie, no muszę być w tysiącu miejscach na już. Ale tak, wracam do domu i tak, spieszę się, bardzo się spieszę, bo muszę zmienić teraz mojego męża. Siedzi z Nadusią. Nadusia, słuchajcie, ma katar, więc no jest naprawdę niezły dżes u nas, ale jakoś trzeba dać radę. W każdym razie, mówię, pazurek zrobiony i wiecie co, mam taką sytuację po raz pierwszy. Byłam w aptece, kupiłam kompleks witamin, natomiast mam taką sytuację po raz pierwszy, że muszę zrobić zwrot przez Allegro. No i właśnie, nie mam tu etykiety, mam kod zwrotu, mam nadzieję, że sprawnie, fajnie mi to w paczkomacie pójdzie, ponieważ sprzedawca wysłał nie ten produkt, który zamawiałam, więc jakby tylko to jest powodem, ponieważ ja staram się naprawdę takie mega przemyślane zakupy robić i ja czegoś takiego jak zwroty, ja po prostu nie praktykuję i jako sprzedawcę, bo też na Allegro między innymi mam swoje produkty wystawione, ale też na mojej cudownej stronie internetowej, na którą was zapraszam, tutaj wam wyjedzie, no to kochani, przyznam wam szczerze, że zwroty są absolutnie nagminne, jednak ta platforma jest bardziej nakierunkowana na kupujących niż na sprzedających, no a bez tych drugich też ciężko by było im prosperować moim zdaniem, więc troszkę bardziej powinni na to gdzieś tam zważać i być nam bardziej przychylni, nam jako sprzedającym, aczkolwiek jako kupujący faktycznie mamy tam bardzo dobrze, ale no mówię wam, jako sprzedawca to mierzy się tam z takimi problemami, z takimi nieraz dziwnymi rzeczami, że obłęd. Ludzie nawet, słuchajcie, są w stanie i są gotowi oddać personalizowane rzeczy, w sensie na takie, które czekają, żeby na przykład były z ich imieniem, to mówię z doświadczenia, jak też prowadziłam inne marki w swoim sklepie, są w stanie zareklamować używany smoczek, bo wiedzą, że na Allegro mogą wszystko i tam po prostu do takich absurdów nieraz dochodzi, że głowa mała. Albo kupują produkt, nie płacą za niego, a my mamy ściąganą prowizję, potem o tą prowizję musimy się, wiecie, ubiegać, żeby nam zwrócono z powrotem. Prowizja jest w ogóle bardzo wysoka. Nie no, narzekam troszkę, narzekam kochani, ale apeluję, jeżeli bardzo często korzystacie z tych zwrotów, starajcie się robić... O, jeszcze mi coś tu plumka. Starajcie się zrobić, robić tam mega przemyślane zakupy, bo naprawdę dla nas sprzedających te zwroty, to wszystko, te reklamacje, te non-stop, tam po prostu wiecie, siadanie na nas to jest jakiś obłęd. No i tak jak mówię, Allegro zawsze gdzieś tam bardziej stoi po stronie i tak kupującego. No, ale dobrze, co my tutaj podejmujemy takie tematy? Kochani, jadę dalej. Jestem, kochani, w domu i tak, miałam rosół na obiad, Nadia z Olkiem zjedli sobie rosół, ale ja dokupiłam jeszcze pierogi, tutaj mam oczywiście standardowo ser i ziemniaki, a tutaj mam z mięsem, kupiłam też kopytka, bo może jutro zrobię i coś do nich, nie wiem jeszcze, ale tak mi się zachciało kopytek, jak je zobaczyłam i kupiłam taką piękną chałkę. Z Thermomixa chałka wychodzi fantastyczna, po prostu najlepsza na świecie, ale przyznam wam szczerze, że no nie dam rady ani dzisiaj, ani jutro na pewno też jej upiec, więc chociaż może jutro by się chwila znalazła, ale nie wiem, też przy chorym dziecku to nawet nie chcę aż takich kroków wymyślać i planować. A mi się zachciało chałki właśnie, czy to na kolację, czy to na śniadanie, więc wzięłam, ale fajna jest, bo malutka. Z Thermomixa, jeśli chodzi o tą chałkę, tam wychodzą dwie i to takie naprawdę chałki, takie pokaźne, więc ja z reguły jak je robię, to jeszcze się dzielę z kimś, bo no albo mrożę, o, albo mrożę, dzielę się albo mrożę, bo naraz to naprawdę, chyba że rodzina jest jakaś liczna, to wtedy tak, to wtedy da radę takim dwóm chałkom, my niestety nie. I czekajcie, ostatnio wam mówiłam, że zamówiłam na Zalando mój kalendarz adwentowy i co jest dla mnie najdziwniejsze, to to, że zamówiłam go w sobotę, dzisiaj jest poniedziałek, a kalendarz jest już u mnie, zasłonię, o, spójrzcie, jest już mój kochany kalendarz adwentowy,
więc mega się cieszę. Już się nie mogę doczekać grudnia otwierania, więc tak, ale oczywiście, oczywiście jeszcze Was podtrzymam w tej niewiedzy, wybaczcie, że Wam to robię, ale no kalendarz to jest, słuchajcie, coś, o czym ja marzyłam kilka lat, ale w sumie nie wiem, dlaczego nigdy się na niego nie zdecydowałam, jakoś tak chyba, no zwyczajnie pewnie było mi żal na to pieniędzy, bo za tę cenę spokojnie możemy sobie kupić buty, kurtkę, cokolwiek. Ale mama też coś ma. Dla Ciebie też coś miałam. No co ja miałam dla Ciebie? Układanka! Tak, to są te puzzle, które ja Twoim widzom ostatnio pokazywałam. I Nadusia dzisiaj kogo miała? Rabla. Rabla. A pokaż, jaką Ty masz piękną kamizelkę z futerka. No dobrze, to Ty sobie przysuń. Ciężkie jak na krzesło. Ciężkie jak na krzesło? Ja myślę, że są też cięższe krzesła. Jakie? Kto taki uroczy słodziak dzisiaj? A pani Zarówki tak się do mnie przytula, jak ja byłam taka miękka. No tak. Nadusia dzisiaj była na dosłownie 2 godzinki, tak? W przedszkolu tylko, żeby zrobić zdjęcia z grupą. Bo w tamtym roku też byłaś chora i nie mamy zdjęć z tamtego roku z grupą, prawda? No to w tym chociaż tak, no jest tylko katar, więc de facto rodzice puszczają tak dzieci. Kaszel już też się zaczyna, no właśnie. I no de facto rodzice puszczają tak dzieci, nie ma gorączki, wiecie, nic się strasznego nie dzieje, ale ja wolę zatrzymać i ją mieć w tym humorze i w tej energii wyleczyć, niż później, żeby to się przeniosło na jakieś dziwne rzeczy, no i takie, wiecie, rozłożone dziecko mieć w domu, no to po prostu by był kosmos, bo dziecko nie ma siły się bawić, a chce się bawić, a się bardzo nudzi, jak ma gorączkę, tak? I jest. Niezły kosmos, co? No, także nosek mamy zapchany, inhalujemy się. Dobrze, Nadusia, podsmażamy pierogi, jemy pierogi. A możemy nagrywać? Ty jeszcze chcesz nagrywać? To ja Ci zaraz dam kamerę, to jeszcze sobie ponagrywasz, dobrze? A ja się pożegnam z widzami na razie w moim filmie, to Ty nagrasz swojego vloga. Nie, no ty my. Dobrze, to będziemy zaraz nagrywać. Na ten moment ja się pożegnam. Buziaki Wam śle, dziękuję pięknie za oglądanie. Co widzowie mają zrobić? Nasz kanał, zasób. Subskrybować. No właśnie, to jest ważne, prawda? Kciuki do góry. I komentarze pod filmem. Liczymy na nich, co? Liczymy. Buziaki.